Także zaraz, o dobra. Także ja jestem już z powrotem i mam nadzieję, że mnie słychać. Także chciałbym tylko potwierdzenie z Państwa strony, że jest wszystko ok.
Ja tu wszystko obserwuję żadnych list obecności nie ma. Także spokojnie można słuchać, można nie słuchać, jak tam ktoś ma życzenie. Tutaj widzę, się pojawiło pytanie, czy można podać znieczulenie z adrenaliną. No można podać znieczulenie z adrenaliną, jednak trzeba być bardzo ostrożnym. I przede wszystkim takiego pacjenta zakwalifikować do tego, czy faktycznie może u niego się odbyć zabieg w warunkach znieczulenia miejscowego, bo jeżeli ten pacjent nie przyjmuje leków i występuje duże ryzyko napadu astmatycznego, to raczej tego pacjenta należałoby chyba przygotować do tego. Tak mi się wydaje. Więc jak jesteśmy gotowi wszyscy, to będziemy kontynuować. Wracając do wykładu. Już niedużo nam zostało, już Państwa nie będę dzisiaj długo męczył. No szczekanie jednak troszkę tam jest, ale coraz mniej. Także możemy chyba wracać. Dobra. Mam nadzieję, że już się nic tutaj nie zwiesi, nie zepsuje i spokojnie dojdziemy do końca. Pytanie, które się pojawiło z Państwa strony, to jest pytanie, jak zacząć przygodę z implantami, metody, od jakich zacząć, sytuacje kliniczne, w których można pokusić się o implant, zaczynając z nimi przygodę. Po pierwsze, żeby móc rozpocząć leczenie pacjentów w zakresie implantoprotetycznym, to należy pojąć wszystkie zasady stomatologii i leczenia stomatologicznego, bo niestety, jeżeli ktoś nie zna się na stomatologii, mówiąc krótko, ogólnie, nie zna się na leczeniu zębów, nie zna się na kwalifikacji pacjenta do leczenia ogólnostomatologicznego czy protetycznego, to zakładam, że nie będzie mógł prawidłowo leczyć też implantoprotetycznie. Wprowadzenie implantu jest to tylko pewien etap leczenia i tak naprawdę na tym etapie ryzyko tego, że się coś nie powiedzie, jest niewielkie, ponieważ skuteczność i przewidywalność tego leczenia jest naprawdę bardzo duża. Większość wszczepionych implantów, a właściwie zdecydowana większość, ulega połączeniu integracji czy osteointegracji z tkanką kostną. Więc to się uda. Ale pytanie, co z tego dalej będzie? Czy ten implant będzie do wykorzystania jako filar przyszłej odbudowy? Czy będzie on we właściwej pozycji? Czy będzie on wszczepiony z zasadami sztuki? Teraz pytanie jest takie odnośnie kwalifikacji pacjenta do tego rodzaju leczenia. Czy ten pacjent do tego leczenia się nadaje? Oto będzie tam chyba ostatnie pytanie. Czy ma dobre warunki kostne i czy te warunki kostne pozwalają na bezpieczne prowadzenie implantu? Kolejna sprawa. Czy my posiadamy w swoich rękach umiejętności chirurgiczne, które w sytuacji, gdyby ten zabieg wymknął się spod kontroli, pozwolą ten zabieg zakończyć. Kolejna sprawa. Przygotowanie tego pacjenta pod różnymi względami. Mianowicie przygotowanie go poprzez usunięcie wszystkich ognisk infekcji w jamie ustnej, ewentualne przygotowanie farmakologiczne przed i pozabiegowe. No i przeprowadzenie sam procedury, prawda? Czy ta procedura będzie wykonana w sposób dokładny, prawidłowy, zgodnie z wszystkimi założeniami. Bo jeżeli ktoś uważa, że będzie miał możliwość przetrenowania czegoś na żywym fantomie, no to się myli, jest w błędzie. Bo akurat w kwestii implantologii jest tak, że jeżeli ten implant wszczepimy i się on wgoi, to on już nie będzie tak łatwo do usunięcia i to nie jest
dobra droga. Więc żeby rozpocząć przygodę z implantologią, to po pierwsze trzeba posiąść wiedzę ogólnostomatologiczną, to jest raz. Drugie, trzeba pojąć, poznać, posiąść umiejętności, skillsy chirurgiczne, takie, żeby móc w każdej sytuacji doprowadzić do końca ten zabieg. No i kolejna, ostatnia sprawa, trzeba sobie wybrać dobrego pacjenta, czyli takiego pacjenta, u którego nie będziemy musieli się zbytnio zastanawiać, czy to są dobre, czy złe warunki, czy my szafujemy na granicy ryzyka, czy leczymy na granicy wskazań, czy tutaj ten implant ma szansę się wgojenia, czy nie. Dlatego też myślę, że kwalifikacja pacjentów ogólnie zdrowych, w wieku młodym lub średnim, najlepiej by było w sytuacji takiej, kiedy my tego pacjenta sami przygotowujemy i na przykład ten ząb jest do usunięcia, my planujemy tam implantację, ale absolutnie odradzam na początek kwestię implantacji natychmiastowej, bo to jest mało przewidywalna metoda leczenia w takich, no nazwijmy to, początkujących rękach. Kolejna sprawa, na pewno proponowałbym, i to jest na większości kursów polecane, próbę implantacji w rejonie trzonowca pierwszego dolnego. Dlaczego? Bo jest to miejsce dobrze widoczne, jest to miejsce stosunkowo łatwe, jest to miejsce, jeżeli mamy to tylko brak międzyzębowy, łatwe do wyznaczenia centrum wprowadzenia tego implantu. Kolejna sprawa, no jeżeli te warunki kostne są dobre i my mamy to dokładnie opomiarowane, zmierzone, obliczone, odpowiednie marginesy, dystanse względem kanału żuchwy, wiemy, gdzie znajduje się podcień sienianki podżuchwowej, to w miarę bezpiecznie możemy taki zabieg przeprowadzić. Natomiast ja osobiście, nie mając jakiegoś mentora, nie mając jakiegoś przewodnika przez tą drogę, sam nigdy bym się na to nie odważył. I co jeszcze chciałbym w tym temacie dodać? To, że można powiedzieć, przyszłość zęba jest w naszych rękach. Oczywiście nie jest to, jakby powiedzieć, od tego zależy ludzkie życie, ale też trzeba brać pod uwagę to, że pacjent za to płaci i jeżeli płaci za to, to wymaga za tą cenę najwyższej jakości, najwyższej, jakby to powiedzieć, staranności i temu pacjentowi to musimy zaoferować w tym zakresie. Ja tylko, żeby konkludować to, co powiedziałem, ja bym polecał odszukanie takiego wydania Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, gdzie jest opublikowane wprowadzenie do implantologii stomatologicznej dla studentów. To naprawdę dla studentów w dość przystępnej formie, ale myślę, że wielu lekarzy też by mogło z tego skorzystać. I tutaj tylko konkludując to chciałbym podać, jakby to powiedzieć, pewne takie krytyczne warunki, które na pewno ten pacjent, którego kwalifikujemy, musi spełnić. Czyli przede wszystkim musi być 1 mm do dna zatoki szczękowej lub do nosa. Więcej nie robimy i jakby powiedzieć, oczywiście te zabiegi podniesienia dna jamy nosowej czy zatok to są zabiegi, które się wykonuje, ale to nie na takim etapie. Na pewno musimy ograniczyć możliwość uszkodzenia kanału przysiecznego, ale też innych kanałów, które mamy w okolicy twarzoczaszki, czyli kanału nerwu zębodołowego dolnego, czy też okolicy otworu bródkowego. I tutaj musimy zachować przynajmniej możliwość około 5 mm od pętli nerwu bródkowego, 2 mm od sklepienia kanału nerwu zębodołowego dolnego. Musimy zachować odległość 3 mm od sąsiadujących ze sobą implantów. One nie mogą być wczepione bardzo blisko siebie, ale też musimy zachować odległość przynajmniej 1 do 1,5 mm od sąsiednich zębów, żeby ich nie uszkodzić. Ja tutaj pokażę Państwu taki przypadek pacjentki, które no, wydaje się trudnym i łatwym przypadkiem jednocześnie, no bo taki problem, jaki Państwo widzą, czyli problem sperforowanego zęba, nieprawidłowego leczenia endodontycznego,
i konieczności ekstrakcji zęba, no to jest problem, który na pewno w Państwa praktyce albo się pojawił już, albo się pojawi. I to jest rzecz, która jest, jakby powiedzieć, powszechną kwestią. Tylko pytanie, co takiej pacjentce zaproponować. Jak jeszcze Państwo się dokładnie przyjrzą, to można dostrzec zmianę około wierzchołkową w okolicy zęba 35. Oczywiście ząb 35 został, ząb 36 musiał być usunięty. Ta zmiana została również wyłuszczona. Natomiast no, w jaki sposób zaopatrzyć zębodół i ten ubytek kostny? No, ja tu zdecydowałem o tym, żeby dokonać takiej, wykorzystać technikę z użyciem zębiny drobnocząsteczkowej i został usunięty również ząb 38 i to ten ząb został zmielony, a nie ząb 36, który był zębem, nazwijmy to, przyczynowym. Jak widzicie, ząb 35 został poddany powtórnemu leczeniu kanałowemu i widać tu pięknie, no, że mamy nowo formującą się tkankę kostną, prawda? Mamy tutaj zachowane obrysy części zębodołowej żuchwy i mamy dobre warunki do tego, żeby wprowadzić tutaj implant. I implant, który został tutaj wprowadzony, tak wygląda profil wyłaniania i tak wygląda odtworzone warunki śluzówkowo-dziąsłowe w okolicy wszczepionego implantu, to implant o średnicy 5 mm. No widać tutaj na pewno, że szerokość tej części zębodołowej jest na pewno bardzo dobra i odległość względem kanału żuchwy to też jest odległość, która pozwala na pewno prowadzenie bezpieczne długiego implantu. No tutaj widać, jak to wygląda, czyli to jest korona na implancie, czyli implant to korona. Korona przykręcana, gdzie slot na śrubę jest tu widoczny. Widać pięknie zachowaną wypukłość tkanek. No, ogólnie leczenie, które można uznać za leczenie udane. Tak to wygląda z boku, prawda? Widać też strefę dziąsła zrogowa ciałego. Jest na pewno zachowana, jest na pewno większa niż 2 mm. W związku z powyższym można to uznać za pewnego rodzaju sukces terapeutyczny. No i zdjęcie RTG, prawda? Widać wprowadzony implant po okresie gojenia bez żadnego zaniku kostnego. Ale też wiem, jak nie leczyć pacjentów. I to są właśnie skutki pewnego rodzaju działań. No, pacjentka z pewnego rodzaju niepowodzeniami implantologicznymi i nie chciałbym, żeby Państwo byli autorami z różnych, na różnym podłożu takich, jakby to powiedzieć, przyczyn. Zaraz to zdjęcie myślę, że się Państwu dokładnie pokaże, prawda? No tak to wygląda, nieciekawy obraz. Zainwestowane ładnych kilka tysięcy w to leczenie, natomiast no, ja to leczenie musiałem całe, jakby to powiedzieć, no tak to wygląda w zdjęciu ortopantomograficznym. Widać bardzo zaawansowane zaniki, prawda, w okolicy implantów, gdzie sięgają one połowy długości. W przypadku implantu w łuku dolnym te zaniki są jeszcze większe, bardzo duże, rozległe, które, jakby to powiedzieć, uniemożliwiają pozostawienie tych implantów w jamie ustnej z racji tego, że takie implanty są źródłem infekcji stanu zapalnego. Jest to wskazanie do eksplantacji, czyli do usunięcia takich implantów. No i proszę zobaczyć, no tak to wygląda, implanty z łuku górnego pięknie są usunięte moimi rękoma, także stąd jest, tak by powiedzieć, ta cała tutaj opowiastka o tym, że to należy robić w taki lub inny sposób, a nie po prostu działać ad hoc, bez pomysłu, bez planu, bez, no, jakby to powiedzieć, odpowiedniego przygotowania i siebie, i pacjentki w tym wypadku. Dlatego tutaj, jakby powiedzieć, składam taką ofertę, propozycję, jeżeli Państwo mają ochotę. Mamy jeszcze trochę czasu tego wolnego, prawda, przed Wami. Trochę jeszcze posiedzicie w domach. Jeżeli będziecie mieli ochotę, ja mogę też zdalnie, wirtualnie przeprowadzić
taki warsztat, który prowadzę od dłuższego czasu, wszczep swój pierwszy implant. Co prawda będzie to bez części manualnej, ale ta część teoretyczna będzie przedstawiona Państwu. Tu się w międzyczasie pojawiło takie pytanie, ja postaram się odpowiedzieć. Czy stosowanie spongostanu w celu ułatwienia formowania skrzepu jest zasadne w prewencji wystąpienia suchego zębodołu? Generalnie w prewencji zapalenia suchego zębodołu jest poprawne wykonanie ekstrakcji. Spongostan jest to środek, który ma działanie hemostatyczne i czy on tam będzie, czy go nie będzie, to ryzyko myślę, że będzie porównywalnie duże i no, może to wpłynąć dodatnio, ale wcale nie musi. Także tak bym to widział. Ja wiem, kto to pytanie zadał. Czy pan doktor wierzy w magiczne proosteointegracyjne powłoki na implantach? Generalnie w powłoki różnego rodzaju wierzę. Przede wszystkim te, które są na samochodach. Takie ceramiczne powłoki są. To wierzę jak najbardziej. Natomiast przygotowałem odpowiedź w formie badań naukowych, bo to, czy one tam są, czy tych powłok tam nie ma, tego na oko tak naprawdę nie widać. Publikacja z Craniofacial Journal z 2017 roku albo 18, czyli dość świeża. Co badano? Różne rodzaje powłok użyto na implantach. 5 rodzajów powłok. Były to powłoki, które składały się z hydroksapatytu i trifosforanu wapniowego, z dwufazowego fosforanu wapnia lub były te implanty anodyzowane lub wszystko zostało na nich użyte. Do czego to powodowało? Co to powodowało? Że im bardziej była technika, jakby to powiedzieć, powodowała dużą porowatość, ale nie olbrzymio dużą, tylko powiedzmy średnio dużą, to sprzyjało temu, żeby na tych implantach został wytworzony dużo większy bone to implant kontakt. Czyli mówiąc krótko, w sytuacji, kiedy implanty były piaskowane roztworem hydroksyapatytu i beta trifosforanu wapnia, a następnie były anodyzowane, to ta powłoka sprzyjała większemu bone to implant contact. Czy bardzo dużo większemu? No generalnie chyba tak, bo 10 to jest do 100 to jest 10%, więc myślę, że warto takie implanty używać. Ja ostatnio miałem taki przypadek takiego pacjenta, który mu się generalnie nic nie chce goić, ale się uparł na to, żeby wszczepić mu implant. Ten implant był taki bardzo, nalewam sobie wody, był bardzo w takich wątpliwych warunkach szczepiony. Ja informowałem tego pacjenta, że możemy się spodziewać niepowodzenia, natomiast implant, który został użyty, był to implant, który miał na sobie warstwę kwasu hialuronowego. Ja nie będę zdradzał, jaka to jest firma, bo to nie taki ma cel. No i oczywiście byłem przekonany, że to się nie uda, bo ten implant miał stabilizację może 10 Nm, w każdym razie kręcił się w palcach. Ale zostawiłem go, no i się okazało, że się wgoił i nawet pokrył się warstwą tkanki kostnej, więc no byłem mocno zdziwiony, no ale się udało, więc myślę, że warto w takie rzeczy wierzyć i nie jest to do końca kwestia reklamowa. Także myślę, że udzieliłem autorowi pytania wyczerpującej odpowiedzi. I ostatnia sprawa, ostatnie pytanie. Implantacja u pacjentów z cukrzycą pierwszego i drugiego typu uregulowaną lub skazami krwotocznymi. Czy wchodzi w grę? Nie wiem, co ktoś rozumie przez skazy krwotoczne. No, myślę, że tutaj kwestia przyjmowania albo leków przeciwchrzypliwych, albo faktycznie obecność skaz krwotocznych typu hemofilia. Jeżeli chodzi o pacjentów z cukrzycą typu pierwszego i drugiego, zwłaszcza uregulowaną, oczywiście nie możemy tych pacjentów traktować jako pacjentów w 100% zdrowych, ale te zaburzenia metaboliczne są u nich wyrównane i mam nadzieję, że pacjent, który jest leczony na cukrzycę, ma wyrównane te zaburzenia, ale zaraz do tego dojdę. Natomiast pacjentów, którzy mają hemofilię,
Jeżeli o to autor pytania to miał na myśli, to powiem szczerze, nie spotkałem się z pacjentem, który miał hemofilię i miał zaniedbane uzębienie, ponieważ ci pacjenci bardzo mocno są edukowani w zakresie takim, że jeżeli będą wymagali interwencji stomatologicznej, a jakby to powiedzieć gorzej jeszcze chirurgicznej, to będzie to stanowiło dla nich kłopot, bo w większości tacy pacjenci wymagają hospitalizacji, więc powiem szczerze, nie spotkałem się z takim problemem jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą, to my obecnie chorób metabolicznych z przeciwwskazanie, tylko to, co jest tutaj, choroby ogólnoustrojowe lub inne schorzenia, bo niektórzy uważają, że to też jest, może być to choroba z autoagresji, czyli autoimmunologiczna choroba. W związku z powyższym, my takiego pacjenta traktujemy jako pacjenta z tak zwanym czynnikiem rokowniczym negatywnym, a nie przeciwwskazaniem. Natomiast jeżeli tam jeszcze w tym pytaniu, w tych wskazach krwotocznych chodziło o pacjentów, którzy przyjmują leki przeciwkrzepliwe, no to oczywiście, jeżeli ten pacjent nie ma, jakby to powiedzieć, zaleceń lekarza prowadzącego o przeciwwskazaniu, to nie widzę, jakby to powiedzieć, ze swojej strony chirurgicznej braku możliwości leczenia implantologicznego. Natomiast pacjent też musi być dokładnie poinformowany, że tego rodzaju leczenie po prostu wiąże się z większym ryzykiem. Natomiast ja, przygotowując się też do wystąpienia, no to tam success rate tych implantów to pod 100% w większości przypadków tych pacjentów z cukrzycą wynosiły. Ale warunkiem jest co? Warunkiem jest to, że ten pacjent będzie dokładnie przygotowany do procedury chirurgicznej, czyli wszystkie ogniska przyzębia, próchnica, kamień nazębny i tak dalej będą wyleczone i ta sytuacja będzie ustabilizowana. To jest kwestia taka. Oczywiście wiadomo, czego każdy się boi u pacjentów z cukrzycą, gorszego gojenia, no ale też trzeba mieć na uwadze to, że w takich sytuacjach my musimy maksymalnie proste procedury wykonywać, a nie jakieś skomplikowane, i tutaj bardziej skupić się na odtwarzaniu funkcji, tak mi się wydaje, niż jakichś kwestiach estetyki i walorów wizualnych, tylko raczej skupić się na przewidywalnych protokołach, prostych, krótkich, ograniczających ewentualne dodatkowe zabiegi regeneracyjne, bo im więcej będzie, jakby powiedzieć, etapów w takim leczeniu, tym większe ryzyko i możliwość wystąpienia powikłań. Ja generalnie wystąpienie w tej części głównej dobiega końca. I co chciałbym tutaj powiedzieć na koniec? Przede wszystkim to, że leczenie chirurgiczne przeszło dużą ewolucję od działań destrukcyjnych do rekonstrukcyjnych. Implantoprotetyka staje się standardem w przypadku braków zębowych, więc nie wyobrażam sobie tego, żeby Państwo też jako młodzi lekarze czy studenci stomatologii nie posiadali na ten temat wiedzy. I każde leczenie, proszę mi wierzyć, że każde leczenie ogólnomedyczne, stomatologiczne, chirurgiczne, implantologiczne w szczególności, to jest leczenie, a właściwie walka z możliwością wystąpienia powikłań. No i teraz kwestia jest taka, jeżeli te powikłania wystąpią, albo nie chcemy, żeby wystąpiły, to musimy minimalizować ryzyko ich wystąpienia, a w przypadku, kiedy one wystąpią, no to wdrażać odpowiednie procedury, które to zastąpią. Ja dziękuję za uwagę, jeżeli chodzi o tą część wykładową, i zaraz się przełączam w tryb kamery. Jeżeli będą jeszcze jakieś wątpliwości, które mogę rozwiać, to bardzo chętnie to zrobię. Już to robimy. Dobra. OK. I jestem już do Państwa dyspozycji. OK. Są tu pytania, widzę. Czy zastosowanie łącznika kątowego w implancie może spowodować zanik kości wokół niego na skutek działania sił zgryzu? Tak, może. Ale może też tego nie wywołać. Dlaczego ja mówię tak albo nie? Ponieważ najlepiej by było, gdyby implant był obciążony osiowo. Czyli siła, która działa na implant, jest przenoszona zgodnie z przebiegiem implantu, czyli tej części śródkostnej. Jak można to łatwo sprawdzić? No, jeżeli mamy najczęściej pracę przykręcaną, to taka praca w większości przypadków będzie działała osiowo na implant. Natomiast jeżeli mamy łącznik, który jest łącznikiem kątowym, to ta siła będzie łamana i będzie na pewno inaczej przenoszona, i może to powodować zwiększone działanie sił w okolicy szyjki implantu.
Ale też niekoniecznie. Myślę, że tutaj dużą rolę też może odgrywać to, czy pacjent posiada jakieś parafunkcje zwarciowe lub niezwarciowe, bo to może ewidentnie wpłynąć negatywnie. Zębodół ekstrakcyjny. Jaki jest najlepszy sposób według doktora na zachowanie wysokości wyrostka zębodołowego części zębu i czas, po jaki można prowadzić implanty odroczone późne? To tak. Przede wszystkim, moim zdaniem, najlepszy sposób jest taki, żeby wykonać minimalnie traumatyzującą ekstrakcję. I ja staram się tak to robić. Zdarza się, że takie ekstrakcje trwają długo. Usuwam te fragmenty korzeniowe w ilość po 20, na 20-30 fragmentów potrafię podzielić zęba. I co? No i dzięki temu ograniczam uszkodzenie struktury kostnej, zwłaszcza tej blaszki przedsionkowej. Co dalej robię? Najczęściej stosuję preparaty takie jak gęsto usieciowany kolagen, czyli gąbki różnego rodzaju. Dlaczego akurat to? Bo to skraca czas postępowania i po 12 tygodniach można na podstawie wykonanego badania tomograficznego ocenić warunki miejscu implantacji i wprowadzić ten implant. I to jest to postępowanie, nazwijmy to odroczone, tak bym to określił. Inną opcją, której w takiej sytuacji można zastosować, to jest taka, no bo jeżeli mamy nieuszkodzone te brzegi wyrostka zębodołowego czy części zębodołowej żuchwy, to by było najlepsze rozwiązanie. Ale jeśli posiadamy dehiscencję blaszki kostnej, albo tą blaszkę kostną wyłamaliśmy, albo no, tej kości nie ma już przed ekstrakcją, my to wiemy. Oczywiście można zastosować różnego rodzaju techniki GBR, czyli techniki zachowania zębodołu czy części zębodołowej żuchwy z użyciem preparatów kościozastępczych, membran zaporowych czy błon zaporowych, albo ewentualnie zamykanie jeszcze jakimiś plagami albo przeszczepami dziąsłowymi na przykład, czy też łącznotkankowymi, i wtedy na pewno to postępowanie będzie postępowaniem odroczonym, ale na dłużej, nawet na 6 miesięcy. Oczywiście jest kwestia taka, że zawsze warto rozważać opcję implantacji natychmiastowej także jako sposób leczenia, ale tutaj ja kwalifikuję pacjentów w taki sposób, że jeżeli planuję rozważam opcję implantacji natychmiastowej, to obowiązkowo wykonuję tomografię przed ekstrakcją po to, żeby zobaczyć, czy te brzegi, właśnie te ograniczenia kostne są zachowane, czy w ogóle taka opcja wchodzi w grę. Oczywiście pacjent jest poinformowany o tym, że na skutek procedury ekstrakcji może być tak, że ta blaszka kostna zostanie uszkodzona. I no, to implantacji natychmiastowej wtedy nie dojdzie. Tak bym to wszystko rozwiązał. Osobiście nie jestem fanem implantacji natychmiastowej, raczej tych implantacji odroczonych wczesnych, czyli po 12 tygodniach, ponieważ już tkanki miękkie są zagojone, mamy młodą, splotowatą kość i to pozwala nam wykorzystać jeszcze ten potencjał gojenia się zębodołu. Tak to bym widział. Także myślę, że taka odpowiedź powinna pana Artura usatysfakcjonować. Czekam na pytania. Przepraszam, ale są tu też higienistki stomatologiczne. No bardzo się cieszę, że są też panie higienistki, ale no to nawet bardzo mi się cieszy, bo nasza praca stomatologiczna to nie tylko kwestia chirurgii, ale też przygotowania tych pacjentów. Także dobra higienistka to jest też skarb. Tak ja się do tego odnoszę. Moi drodzy, czy jeszcze mamy tutaj jakieś sprawy, które chcemy poruszyć, bo zająłem dzisiaj Państwu dużo czasu, ale mam nadzieję, że efektywnie to zrobiliśmy. Jeżeli faktycznie na moją propozycję przystaniecie, to bardzo tutaj bym prosił panią Olę i pana
Bartłomieja, żeby zorganizować to wydarzenie, a ja no, ze swojej strony tu będę służył merytorycznymi sprawami. No widzę tutaj takie pytanie, implanty bikortykalne. Jaka jest opinia doktora na ich temat? Drogi Jacku, opinia jest taka, że jest to na pewno rozwiązanie alternatywne. Ja nie stosuję, ale nie jestem też przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązań, ponieważ no, mamy różnych pacjentów. Nie każdy się zdecyduje na odtworzenie warunków kostnych, odpowiednią długość tego leczenia, narazi się na różnego rodzaju takie no, kontuzje z tym związane. I tutaj te implanty bikortykalne na pewno będą rozwiązaniem alternatywnym. Oczywiście no, trzeba tutaj mieć na uwadze, że wysokiej estetyki takich prac, takiej no, odzwierciedlającej naturalne uzębienie nie osiągniemy, ale funkcje na pewno uda się odtworzyć. Jest to rozwiązanie sprawdzone od bardzo, bardzo wielu lat. Włosi w tym wiodą prym, ale implanty Grotowskiego, które no, polski, nazwijmy to, autor, twórca wynalazł, też są znane bardzo długo, więc no czemu nie? Ja osobiście nie stosuję i myślę, że nie chciałbym nikogo tutaj albo w dobrą, albo w złą stronę nakierowywać. Ktoś, kto ma na ten temat pojęcie, powinien się w tym temacie po prostu wypowiedzieć. No dobrze, moi drodzy, w takim układzie ja bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem. No i chyba do usłyszenia w takim układzie. Życzę miłego wieczoru. Proszę się dobrze odżywiać, dbać o swoje własne zdrowie. After ewentualnie też możemy na YouTubie zorganizować. No dobra, to w takim układzie dobrej nocy i pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia.